A w dzisiejszym odcinku porozmawiamy o tym, czy klasyk musi być bardzo drogi i bardzo stary. Maciek będzie zamulał Escorta, ja będę zamulał Sebringa. No i tradycyjnie będziemy mieć wiele, wiele do powiedzenia. Możemy coś jeszcze po... A może w ogóle powiedzmy, że... Dobrze. Porozmawiajmy sobie dzisiaj troszeczkę. Chyba dobry wieczór, bo jest późno już. Dobry wieczór, ale nie wiemy, o której to puścimy. No tak, ale u nas jest już wieczór i taki spontaniczny program, odcinek. Bo pomyśleliśmy, że wiosna już się zbliża, aczkolwiek się nie może za bardzo rozkręcić. I popowiadamy sobie o jakichś samochodach na każdą kieszeń. Myślę, że o takich samochodach, od których można zacząć przygodę z youngtimerami, o ile ktoś potrzebuje takiej przygody i ma ochotę na nią. Ale my polecamy. Polecamy i tak naprawdę tak się zastanawiamy się za każdym razem, jak jesteśmy gdzieś na jakichś zlotach, oldtimer. Czy oldtimer musi kosztować 100 tysięcy, milion złotych? No raczej chyba nie musi tyle kosztować, nie? No właśnie, przecież... to możemy porozmawiać, damy sobie na przykład widełki takie do 5 tysięcy zawsze. Czy da się coś kupić do 5 tysięcy? I co to może być tak naprawdę? No bo za 5 tysięcy, dobra, wiadomo, nie kupimy malucha, nie kupimy dużego Fiata. No to jest Fiata. W ogóle jakiś kosmos, to że teraz absurd. Nie kupimy Poloneza. Nie kupimy, nie kupimy za 5 tysięcy, nie kupimy Poloneza, nie kupimy dużego Fiata, nie kupimy malucha, syreny, Nysy, Żuka. Ale możemy za to kupić Mercedesa na przykład nawet. 190, myślę, że spokojnie możemy gdzieś tam kupić. Znaleźć. I to jest śmieszne, nie? Czyli kupimy, malucha nie możemy kupić, ale Mercedesa już możemy ale, kupić. No bo albo to tak, Audi. To właśnie. Tak wygląda, jakbyśmy się tylko kręcili w PRL-owskich klimatach, że klasyk to tylko musi być maluch i ten. No nie musi być. No nie. No daj przykład samochodu, który może być, może już być klasykiem, youngtimerem, no nie pojazdem historycznym, bo mówimy o samochodach, jeżeli do 5 tysięcy złotych, to zakładamy, że będą to samochody powyżej 80 roku. No tak, ja mam takie, wiesz, ja mam do tego takie nastawienie trochę inne, bo dla mnie bardziej chodzi o dany model samochodu niż sam rocznik, bo sorry, ale dla mnie Opel Astra 1, 1.4 benzyna nigdy nie będzie jakimś tam klasykiem. No tak mi się wydaje. No, na dzisiejszy dzień, no nie. Jeszcze GSI wersja, rozumiem. No. Ale to już są ale właśnie, można czasem szukać Opla Astry 1, ale w fajnych wersjach, typu właśnie GSI. Jest super wersją i to tak naprawdę jest youngtimer pełną gębą. Model GSI. No tak, właśnie o to mi chodzi. Tak samo jak jakiś Golf, dajmy na to, Golf GTI. Wersja naprawdę bardzo fajna sprawa na youngtimera. No ale dobra. Mamy takie youngtimery, ale są też takie samochody, które może są zapomniane, nielubiane, nietraktowane jak takie faktycznie oldtimery lub youngtimery. No przecież ich jeździło pełno w latach 90. Jakieś Peugeoty, jakieś Fordy. No niekoniecznie tylko musi być Mercedes, Gullwing. No nie, no pewnie, że tak. No. Nie musi być to Mercer, nie może, Motorwagen. Nie tak, tylko tu jest kwestia tego, mi się wydaje, że te samochody typu właśnie tak jak mówisz, jak Ford na przykład, czy nawet jakaś, nawet Capri Ford, czy Sierra, bo cały czas patrzymy na samochody w granicach rozsądku cenowego, wiadomo. Nie będziemy mówili teraz o Fordzie GT. Nie, czyli tylko... rozmawiamy o klasyku na każdą kieszeń. Tak, no to dobra, tylko takie Fordy właśnie typu Sierra, Capri, czy Escort, jest ich zdecydowanie mniej niż na przykład takich Mercedesów czy Audi, bo one po prostu no, zardzewiały, zdegradowały. Po prostu. Właśnie. I teraz popatrz. Jeżeli chodzi o Forda Escorta, damy przykład, bo akurat nie jest nam bliski, bo takiego mamy, rodzynka, nie? Mm. I zauważcie jedną rzecz. Ford Escort, 86 rok, taki jest rok tego naszego Escorta, 86. I popatrz, jest on naprawdę za niewielkie pieniądze, ale ja wiem, że teraz może się wysypać tona komentarzy typu Ford, gnił, tam nie ma co zbierać po 80 roku i tak dalej. Otóż nie, czasem można wyhaczyć naprawdę fajny samochód, w fajnym stanie, w fajnej wersji i niezgnity. I jego dopieścić
i pojeździć i pocieszyć oko właśnie takim zapomnianym eskortem, który niby nie jest oldtimerem, youngtimerem może jest bardziej. No tak, najbardziej. No ale trzyma tamte czasy. No jeżeli ktoś przyjeżdża polonezem z 93 roku lub nie wiem, choćby nawet Golfem dwójką, która też jest fajna, to czemu taki eskort nie może być fajny? No może być fajny. Kwestia tylko właśnie zadbania, prawda? Jak tutaj jest wersja Ghia, która jest do tego no, bardzo fajnie zachowana, to czemu nie? To jest właśnie zakup takiego samochodu w takim stanie, który pozwoli jeszcze na odratowanie go, ewentualne utrzymanie w dobrym stanie. Czyli można już kupić właśnie takie, powiedzmy, youngtimery za takie pieniądze, typu chociażby właśnie Honda Civic, czy Escort, czy Scorpio, jeżeli się znajdzie w ładnym stanie, z różnymi tam jednostkami silnikowymi, no ale jakiś Opel Ascona, tak samo. Też no i właśnie, być. I to są to, o czym rozmawialiśmy, to są samochody, które są tak naprawdę zapomniane, albo niebrane pod uwagę. No, Commodore, Senator. No, Manta, no. Rekord. O, Manta to już teraz wydaje mi się, że już poszła tak w górę trochę. No, Manta, jak Opel GT w zasadzie. Tak, no, Manta zgadza się. No. Ale moim zdaniem jest pełno takich samochodów, które noszą imię już oldtimerów i youngtimerów. Naprawdę. No nie można się powstydzić takimi samochodami. Przyjeżdżając na zloty samochodów klasycznych, zabytkowych i tak dalej. Ja nie mówię, że Ford Escort jest samochodem zabytkowym, czy by Opel Ascona, ale trzyma kanon i jest fajny. Tak, no bardzo przyjemnie się wchodzi się do samochodu i się przenosi w tamte czasy. Dużo, ale popatrz, my jesteśmy z lat takich, gdzie mieliśmy Syrenkę, mieliśmy Poloneza, dużego Fiata, Wartburga. I to są czasy tak naprawdę nasze. Ale teraz weźmy pod uwagę ludzi, młodzież, chłopaków, którzy jarają się starą motoryzacją, ale dla nich nie jest w tym momencie dostępne jeżdżenie Polonezem, bo ich nie ma, albo są horrendalnie drogie, a chcieliby zacząć jakąś taką przygodę z klasyczną motoryzacją. Więc takie samochody dla nich, wydaje mi się, że jak najbardziej. No, można tak samo jeszcze podzielić taką grupę na jeszcze nie youngtimery, ale rokujące na te samochody. I na przykład tutaj już to Sporting, które już idzie bardzo w górę. Myślę, że teraz jest najfajniejsza okazja na to, żeby kupić fajnego Seicento Sportinga w dobrych pieniądzach i on na pewno będzie tylko i wyłącznie rósł w górę. Albo na przykład, tak jak ja zrobiłem, kupić samochód, powiedzmy współczesny, no trudno powiedzieć współczesny, bo ma 21 lat, bo to jest 2002, Chrysler Sebring, ale w wersji Cabrio, czyli wydaje mi się, że tak samo kiedyś będzie, tak samo miał jakieś takie, no będzie też youngtimerem, myślę, że kiedyś. Będzie przynosił frajdę z jazdy, tak jak teraz przynosi tą frajdę z jazdy, tylko będzie wiadomo starszy. Bo teraz tak, zobaczmy nawet ogłoszenia na internecie, OLX czy Facebook Marketplace, oszalały czasy. Jeszcze 4-5 lat temu było tak, że pewne auta dochodziły do jakiejś niskiej sumy, aż w końcu lądowały na złomach, a teraz zobaczymy, że jeżeli komuś się nie podoba już jazda tym samochodem, już jest maksymalnie dojechany, nagle okazuje się, że ten ktoś ma do sprzedania klasykę. I cena już idzie w górę. Czyli już skończyły się te czasy, kiedy spadały po prostu do zera i zostały zoomowane, tylko teraz spadają do jakichś, powiedzmy, 4000, a później już idą w górę, tylko w tytule ogłoszenia napisane jest sprzedam klasyka. I teraz tak, czy teraz lepiej kupić, na przykład mając takie 5000, czy dajmy na to te 10000, lepiej kupić auto, które będzie maksymalnie zajechane i włożenie w niego naprawdę kupy kasy. Teraz blacharze na kierownicy, sami wiecie, że są bardzo drodzy. Czy może zaskoczyć, przewidzieć i kupić coś, co jeszcze jest w dobrych pieniądzach, co jest w miarę jeszcze świeże? I co nie będzie, czego nie będzie trzeba remontować, odbudowywać, odgruzować, tylko po prostu utrzymać go w bardzo fajnym stanie. I teraz tak, takie auta w
według mnie to na przykład są amerykańskie auta typu na przykład Chrysler 300C, który już kupimy w dobrych, rozsądnych pieniądzach, może nie 10 tysięcy, ale powiedzmy, że to jest samochód, który będzie szedł kiedyś w górę. Czy może coś z francuskich aut typu na, choćby ten XM, który też już idzie w górę, ale jeszcze możemy spotkać auta, które są naprawdę do jazdy i które nie będą wymagały aż tak dużych nakładów pieniędzy, to auto nie może stać tak w garażu cały czas, tylko musimy mieć frajdę z jazdy. No i ja wpadłem na taki pomysł, żeby właśnie tak pójść w tą stronę i zakupiłem Chryslera Sebringa. Jest to kabriolet 2.7 V6 pod maską, 203 konie. Nie dość, że jest naprawdę w fajnym stanie, bo 16 lat był w rękach jednego właściciela. Wszystko jest zdrowe, naprawdę nic nie wymaga żadnej ingerencji. Jedynie co, to wymieniłem tutaj olej i wycieraczki i to by było na tyle. Jest to auto typowo amerykańskie, czyli nawet jeżeli spojrzymy na to, że ono jest z 2002 roku, to ono wygląda naprawdę jak z lat 90. Chociażby patrząc na te chromowane felgi czy całą linię nadwozia, która jest osadzona w latach właśnie 90. Czy będzie kiedyś pełnoprawnym oldtimerem? Ja uważam, że tak. Jeśli go zachowam w tym stanie, w jakim on teraz jest, myślę, że spokojnie będzie się kiedyś bardzo, bardzo podobał. I takie auto możecie już mieć za 8 tysięcy. A naprawdę za te pieniądze możecie najwyżej kupić zardzewiałego manuala. I co, zamienilibyście się teraz? I teraz gdzie w tym wszystkim sens? Ja rozumiem, że są wartości sentymentalne, tak? Że właśnie auta PRL-u to są czasy naszego dzieciństwa, ale wszystko ma swoją cenę i według mnie też są jakieś granice tej ceny. Co mnie przekonało do takiego samochodu? No przede wszystkim linia. Linia, kolor piękny, poza tym wyposażenie, skórzana tapicerka, klimatyzacja, czyli auto, które naprawdę można robić codziennie kilometry bez żadnych problemów i w dosyć konkretnym komforcie. No i też taka bardzo przyjemna rzecz, której na przykład nie mam w Czesu, aby w Celixie Citroenie, jak na przykład takie coś. No sami przyznacie, że sztos. I to jest tak samo fajna opcja dla kogoś, kto nie lubi się bawić w elektrykę, nie ma mechaników, po prostu może kupić w tym momencie samochód, powiedzmy 20-21-letni, w dobrym stanie i utrzymać go, bo lepiej utrzymać ten samochód w dobrym stanie, niż kupić po prostu dwie taczki złomu nazwane Ford z lat 50. i zrobić z niego cokolwiek. Tylko żeby zrobić to z niego cokolwiek, to trzeba drugie dwie taczki dolarów. No tak, właśnie to chodzi. A tu właśnie chodzi o to, żeby znaleźć, wyszukać, pokazać wam na przykład takie samochody, które nie potrzeba aż tyle milionów, żeby je odbudować, tak. A mogą być naprawdę fajnymi samochodami. A można utrzymać właśnie, typu na przykład Ford Focus ST chociażby kupić, albo... pierwszej generacji. Tak. Tak. Że on jeszcze, myślę, tylko trzeba się spieszyć, czy one już gdzieś nie zostały porozbijane ogólnie, no, ale myślę, że jeżeli poszukamy w Polsce, czy chyba lepiej nawet za granicą, to myślę, że można jeszcze jakiegoś wytropić takiego. Zresztą pokażemy wam tak samo tutaj, pokazaliśmy wam już tego Escorta, zobaczyliście, ale w kolejnym odcinku myślę, że w następnym albo jeszcze w następnym pokażemy wam samochód właśnie, który my kupiliśmy, żeby zrobić pewne doświadczenie, jak tanio kupić klasyka właśnie w dobrym stanie i za ile go sprzedać, czy się sprzeda. Ale oprócz tego, że kupiliśmy go w ramach testów, to kupiliśmy go tak naprawdę, żeby jeszcze zobaczyć, czy można do takich samochodów z lat 90., końcówka 80., początek 90., czy można dokupić jeszcze jakieś części, w jakich one są pieniądzach, żeby, najważniejsze, zrobić ten samochód własnymi siłami. Wiadomo, że ani Łukasz, ani ja nie jesteśmy detalingowcami, blacharzami, lakiernikami, ale będziemy próbować coś robić i chcemy wam pokazać, że takie samochody naprawdę nie muszą kosztować Bóg wie ile i nie jest to obciachem, że ktoś przyjedzie Fordem Escortem 86 rok, przyjedzie na zlot. A sam jestem ciekaw tego odcinka.
Którego? No właśnie z tym naszym samochodem, który będziemy szykować, żeby cieszył kogoś innego. Własnymi rękami. Od samego początku. Informatyk i muzyk. To się nie może nie udać. A jeśli macie wyprze jakieś przemyślenia i może też macie jakieś propozycje na przyszłe youngtimery, albo takie youngtimery do 5000, to piszcie w komentarzach, albo na naszym Facebooku Rzeszowskie Oldtimery, albo pod tym filmem. I lajkujcie. Bardzo Was prosimy o to, bo chcemy dotrzeć do jak największej liczby osób, które jeszcze nie wiedzą o tym kanale, a może chcieliby poznać. Więc poglądajcie nasze wcześniejsze filmy, ten film poudostępniajcie i do następnego. Do zobaczenia. Na razie. Co?